Witam Państwa, witam wszystkich, którzy znów y, zechcieli do nas dołączyć. Witam Mateusza tradycyjnie, tylko nie wiem, dlaczego on siedzi ciągle w akwarium, takie mam wrażenie. może a, a, się zamienia w rybę tak, przed świętami. Jak, jak już słyszycie, jest Magda Szoczarz. Y, bardzo, bardzo miło dla mnie, że towarzyszy mi w tym nagraniu. No, osoba znana powinna być chyba w większości interesujących się, a szczególnie fotografią właśnie, bo chyba to jest twoja największa pasja, prawda? Tak? Y y fotografia jest ze mną od zawsze, z tego co kojarzę. <laughs> Jeśli chodzi o, o moją drogę życiową, to tak. Fotografia, muzyka. Staram się ciebie scharakteryzować jakoś tak, ująć. I muzyka, tak. tak. Czyli fotograficzka, można tak powiedzieć? Można, i, I muzyk, Magda szczerze mm. Bardzo jest atmosfera, mam nadzieję, dzięki temu jest w tym studiu o wiele milisza, mimo tej, tej pory, jaką mamy teraz. Pierwszy slajd to studio w Londynie przy ulicy Abbey Road. Mówimy, przypominam, o płycie Pink Floyd Dark Side of the Moon, a powstała ona właśnie w tym studiu. Studio znane, Magda, czy... Taką płytę Beatlesów. No to Abbey Road, Road to mi się, to od się od razu kojarzy. Czyli tak. ulica Opacka, tak? Mm -hmm. Można to chyba tłumaczyć, prawda? Tak. No więc i to słynne przejście, gdzie I oni I ta płytka, się, tak, gdzie oni on idą po pasyf, idą po tak. tym przejściu. Ale Pink Floyd również nagrywało w Abbey Road, nie tylko oni, zresztą tam parę słynnych grup. I w studiów Abbey Road, i, i, znaczy w, tym, w, tym, w tym budynku znajdują się trzy studia. I, i Płyta Dark Side of the Moon powstała w trzecim studiu, takim najmniejszym studiu. Ktoś powie, no, taki, takie dzieło muzyczne powstało w tak małym studiu, ale chyba nie było potrzeba, żeby tam więcej miejsca tworzyć. A jeszcze będzie za chwilę taka ciekawa uwaga samego Watersa, który miał do kolegów trochę pretensje, że kłócą się, więc im wyznaczał czas. Tak pojedynczo nagrywali, wiesz, to też zawsze. Kojarząc tą płytę, to mam wrażenie, że tam wszyscy siedzą naraz i grają, bo to mm -hmm. jest tak, tak muzyka jest y, płynna i tam, no ale są odpowiednie techniki nagrywania. Czuwał zresztą Alan Parsons, tak jak mówiliśmy w poprzednich nagraniach. Studio Abbey Road, Studio 3, czyli trzecie, nie wiem czy ja mam dobrą wymowę, ale to chyba większość osób zrozumie. No Bardzo zgodny, zgodny zespół, siedzący sobie gdzieś tutaj w tym, w tym miejscu, gdzie. Jak to Mateusz nazywa się takie miejsce, gdzie się technicznie obsługuje? Tak, jak ty siedzisz w tej chwili. Reżyserka. Reżyserka. O, polskie, <laughs> nareszcie polskie słowo, trudne słowo. Siedzą w reżyserce. A może przedstawimy ich już tak pomału? Przypomnimy, kto, kto jest boh bohaterami w ogóle tego dramatu, o którym mówimy. Rozpoznajesz, czy, czy ja spróbuję? Spróbuję, może ty. Spróbuję zacząć. Tak. No, tak rozłożone na tej konsolecie, bardzo swobodnie, to David Gilmour, który zastąpił Syda Bareta tego muzyka, który na początku Pink Floyd kształtował ich taką psychodeliczną stronę, taką trochę odjazdową, bo sam zresztą potem no, odjechał, można powiedzieć. Jeżeli ktoś zna historię, to będziemy o tym mówić. Dalej. No potem siedzi Roger Waters, to jest basista, a David Gilmore oczywiście gitarzysta. Roger Waters, ten pan siedzący z długimi włosami w samym centrum, to jest oczywiście basista, no i główny tekściarz, jeżeli tak można powiedzieć. Pan w czapce, patrzący na jakąś kartkę, to jest Nick Mason, to są bębny, perkusja i tak dalej. I odwrócony tyłem, podejrzewam, to jest Richard... Right, albo siedzący tam za ręką Nika Masona, bez przesłonięty. Ale jeszcze pokażemy ich tutaj, tak bardziej w sposób oczywisty za chwilę. Na razie opuszczamy studio Abbey Road, i pierwsze zdjęcie takie, które myślę też i plastycznie ma, ma ciekawą formę, Magda, prawda? Jest, tak, mm -hmm. jest to zdjęcie czarno-białe. Ono powstało w czasie mniej więcej, kiedy zespół koncertował przed wydaniem płyty bo zanim wydano płytę, to publika znała już w zasadzie tą, tą muzykę i przyjęła tą płytę bardzo entuzjastycznie, znając ją. No zawsze lepiej słuchać utwory, które się już znają. Tak to mówi no, no, pewne Polscy. Mi się zawsze podobają te piosenki, <grym> które już, no nie będę tu wyświetlanych cytatów przywoływał, ale znamy <grym> tak. inżyniera Mamonia i jego wspaniałą taką teorię na temat tego, co nam się może podobać, tylko mhm. to, co już znamy. Zespół koncertuje, wykorzystując utwory, czyli miał już je tak, jak można, jakby można powiedzieć, przećwiczone, przetrenowane i znakomicie ta płyta sobie poradziła. Bo w jakim czasie powstała jeszcze może to jest ważne? To był czerwiec, rok 70, 1972, trzeba dodawać już, prawda? I styczeń 1973. To jest ten, ten czas, w jakim ta płyta z, została nagrana. No i oczywiście tu zdjęcia z koncertów, kiedy, kiedy te utwory były promowane, prezentowane. A tu właśnie nie jest to członek zespołu Pink Floyd, ale ta anegdotka związana z czasem nagrań w studio, wiąże się z taką rozmową między Rogerem Watersem, który wyznaczał poszczególnym członkom zespołu czas w studio. No, że ty masz przyjść. W tym, w tym czasie masz nagranie. Każdy osobno. I ten pan, który tu na tym zdjęciu jest widoczny, to jest Keith Emerson. Klawiszowiec chyba numer jeden w historii roka, który się zdziwił. Powiedział: No dobra, no czemu, czemu razem nie mogą? Czemu nie zbierzesz ich wszystkich razem w studiu. Kłótniom nie byłoby końca, Roger odpowiedział. Tutaj nie dałoby się tego opanować. Więc oni pojedynczo sobie nagrywali. Ale Magda, zobacz na czym on gra, bo to też takie są, to są pierwsze instrumenty, takie pierwsze syntezatory. Mm -hmm. i Zobacz, jaka tam jest konstrukcja tych kabli tego. No, to są lata, też 70. Zresztą jest to twórca takiej super grupy Emerson Lake and Palmer. Trzech panów się zebrało, ale to może o tym będziemy w innym, innym czasie, w innym programie. No jeszcze taki koncertowy, mm -hmm. taka gimnastyka koncertowa. Joga. Joga, tak, ale Szeniczne. klawiszowiec absolutnie jeden z najlepszych w roku progresywnym. I ta, ten jego syntezator, który tam widać w tyle który wywoływał u... Ty sobie wyobrażasz, że kiedy puszczano te utwory w Polskim Radiu w latach 70., to ja pamiętam, kiedy ci prowadzący mówili, że to... On chyba przepuszcza ten dźwięk przez jakieś rury, mhm. które dają jakieś takie dziwne, wiesz, brzmienia. A to była oczywiście elektronika, tylko taka bardzo jeszcze, no, rozbudowana, jeśli chodzi o rozmiary i tak dalej. Keith Emerson, warto też o tym, o tym panu, ale to innym razem. Płyta jest, zaczyna się w zasadzie od, od narodzin, kończy się jakimś finałem ludzkiego życia. I ciągle, ciągle mamy do czynienia z taką podróżą, z przemieszczaniem się, z upływem czasu, z naszym, z naszym biegiem za, za bieżącymi sprawami. Te fotografie, one w tej chwili, ta, ten rozmiar może jest, jest mały i trudno je ocenić tak właściwie, ale może, no, zanim do nich przejdę, bo tu jeszcze widocznie ona wskoczyła mi między, między slajdy, które. Są ułożone po kolei dwa zdania na temat do tych, do tych merytorycznych wiadomości, na temat okładki stworzonej przez firmę założoną przez Storma Torgersona, bo się twórcę wszystkich, prawie wszystkich znaczących okładek, jako fotografik, no tutaj jest cały zbiór w zasadzie. Okładek, które nie były tworzone żadną, żadnym fotomontażem, żadnymi efektami komputerowymi. To, to są lata 70., 60., a właściwie wczesne 80. jeszcze nie było to rozwinięte tak jak, jak dzisiaj. Sądzisz, że. Czy w ogóle bawisz się w takie rzeczy, w fotografii, gdzie, gdzie jakiś stosujesz montaż, jakoś, jakoś tak poprawiasz trochę rzeczywistość? Znaczy, to pytanie już padło do ciebie, ale zawsze mnie ciekawiło, jak teraz się to robi, czy no, na pewno są takie te metody zmian, ale nie używać komputera, tylko właśnie taką trochę analogową formą. Są takie metody, wiesz, no wyobraźnia jest tak potężnym narzędziem, że już tutaj Photoshopa nie trzeba, prawda? No zgadza się. Czasami nawet i taka iluzja, którą możesz stworzyć na na obrazie, na który, obrazie. Tak, 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 który tak. chcesz sfotografować. Czas na szukanie tego właściwego utknęło. słowa gdzieś Tak, nam, utknęło mi ono tak. w, w głowie, nie mogłam jego w, wydobyć z siebie. Natomiast y, ja tego nie robię za często, ponieważ mnie bardziej pasjonuje ulotność chwili i mm. ja jestem takim fotografem, który łapie moment. Natomiast y, y, są to niewątpliwie zabiegi, które się stosuje, także analogowo. No Ja robię dużo analogowych zdjęć, także... To też siłą rzeczy obserwuję i mm. widzę, że tak to się z robi. Z mhm. byś doskonale znalazła wspólny język, bo on też nie, z racji technicznych wtedy nie miał takich możliwości, ale tu centralnie, ja tak może też odnoszę się do tego, co widzimy, bo, bo do tego chciałbym więcej powiedzieć. Tu centralnie leży ta płyta, która, o którą nam cały czas chodzi w ciągu ostatnich tygodni. I to, ta płyta nie została wykonana przez niego, ponieważ to jest grafika. To jest grafika wykonana przez wynajętego, innego plastyka. Więc Torgerson, a poza tym widzimy w tle mnóstwo tam okładek, które są w większości jego autorstwa. I on też, jak, jak ty, tak jak ty, nie stosował tutaj elektroniki żadnej, o, z racji czasów też, w jakich działał. Znaczy ja, ja zda zdarza mi się, też robię fotografię. Y nie analogową tylko digital photography, Jejku, e, cyfrową tak no, to, czasami mi słowa uciekają e, tak. Zrozumiałem. E, ro, tak, robię facet. to natomiast y, to są bardzo subtelne y, takie kosmetyczne sprawy gdzie mm -hmm. czasami faktycznie nie wiem światło albo kontrast trzeba, trzeba podciągnąć podrasować, tak prawda? tak natomiast y, y, nie jestem specem fotografi od fotografii i foto no, specem jesteś, bo znaczy... widziałem twoje fotografie, okay. tylko może od takich zabiegów jak Torgerson. <laughs> tak. on to zresztą dużymi nakładami też robił, mm -hmm. tam gdzie było, tak jak w tej płycie, zawsze mi wy wymowa tego tytułu sprawia trudność, y Mementary Lips of lips of Reason, czy coś takiego, że chwilowy zanik mm -hmm. rozumu zdaje się, tak? To tak 800 łóżek rozłożyć na plaży, no y raczej nie zabrałabyś się za taką fotografię, prawda? Y Miał Chyba środki. że rzekł y, na przykład eksperymentowi. To Aha. tak. Ja, natomiast nigdy nie robiłam tego zabiegu celowo, jako mhm. że o takie zdjęcie bym chciała przedstawić m, ludziom, którzy będą to na oglądać. Boże, tyle, tyle, tyle zabiegów właśnie tworzono, mhm. żeby, żeby ta, ta, ta wizja była pełna. A tu w, przy, w przypadku Dark Side of the Moon to zrobiono najprostszy sposób. Mianowicie. Przez rysunek pryzmatu, który rozszczepia światło i w zasadzie bez żadnego tekstu. Co było zresztą powodem takiego buntu tam w tym, wśród wydawców czy producentów, że no, widzowie nie chcą takich okładek, chcą mieć informacje. Okazuje się, że wcale to nie było potrzebne. To co widzimy to jest y, strona billboardu takiego y, wydawnictwa, które tworzyło ranking najlepszych płyt, najlepszych utworów, wykonawców i tak Wyobraź sobie, że płyta Dark Side of the Moon była na listach billboardów w czołowych miejscach ponad 900 tygodni 18 lat. To jest szok. To jest, szok. to jest całe pokolenie dorosło w zasadzie. Urodziło się, kiedy ona powstawała. No i przez 18 lat była na topie. No, tu panowie w tym okresie, kiedy, kiedy płyta była grana, kiedy koncerty były również promowane, promowały tą płytę. No i możemy tu jeszcze przypomnieć nazwiska, żeby się utrwaliły. To jest Rick Wright po lewej stronie, David Gilmour, a jeszcze wrócę, Wright, oczywiście klawisze, i to obok Keitha Emersona, wymieniany jako jeden z najbardziej sprawnych klawiszowców. Ja nigdy nie robiłem takiego podejścia, że ktoś jest, nie wiem, jak Paganin na skrzypcach, że potrafi tak, tak jak to, wirtuozerem, tak, wirtuozem. Tak. Ale on był niesłychanym y, lirykiem, kolorystą i, i tymi brzmieniami zachwycał. No w środku David Gilmour, który zastąpił Syda Barretta chyba, chyba z dobrym skutkiem, może też nie wirtuoz, ale twórca jakiegoś takiego bardzo lirycznego brzmienia gitary, albo potężnego czasami, bo są też utwory, gdzie ta gitara brzmi jak grom. No tam z tyłu taki lekko uśmiechnięty Nick Mason, to oczywiście bębny. On stworzył bardzo oszczędny i bardzo taki powściągliwy sposób grania na perkusji. Wiem, że krytykowany był za to, że jakby tej perkusji nie ma tyle, że nie wymiata tak jak niektórzy perkusiści. Rokowi, ale stworzył takie wspaniałe tło, lekko wycofany, nie narzucające się, ale budujący właśnie takie rusztowanie dla tej muzyki. Dla mnie wspaniale wpasował się w całe, w całe brzmienie. No i Roger Waters, czyli ten niepokorny trochę, on tak, zawsze tu wygląda na tych zdjęciach na lekko zbuntowanego, prawda? Almagda, mm. dwa zdania od ciebie. Zobacz. To są osobowości. Popatrz. Każdy z nich jest. jest, jest yy, czy mogłabyś, nie wiem, określić na przykład jakimś jednym jednym słowem? No ten w, na samym, w samym centrum, David Gilmore, to taki trochę chyba, taki, ja wiem, jak to się mówi, o takim troszkę zakochany w sobie. Nie. Czy Ciężko mi to powiedzieć, patrząc na. No, bawi na, mi się w Nie wiem tego. Natomiast. Yy, 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 yy. Hmm. Każdy muzyk może mieć coś z narcyza. Każdy no, artysta pewnie. też. Natomiast jakby też. A ja zresztą każdy może mieć coś z narcyza. Każdy. Bez wątpienia. To każdy. jest chyba nasza ludzka cecha. Jeżeli taka ktoś trochę. się do tego nie przyznaje, to kłamie. Pierwszy, że... tak. Nie rzuci kamieniem. No to o, już wchodzimy. Bardzo nie, taką nie. śliską, śliską Chcia ścieżkę. Chciałam powiedzieć co innego, ale hmm. się wycofałam. Rozumiem. I przyszło ja, mi to na myśl. Ja Natomiast... wszedłem może tak hmm. w taki psychologiczny aspekt tego. tych nie, Absolutnie nie możemy nic o nich powiedzieć, mm -hmm. bo znamy ich tylko z muzyki, prawda? A co kryje się za tymi twarzami? Ale warto je zapamiętać, warto dla... To, 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 to są takie już... Ale ja jedną rzecz chciałam powiedzieć, że to są y, muzycy, czyli artyści i oni mają wiecznie na twarzy wypisane to, co czują. I naprawdę jest przepiękną sprawą robić takim ludziom zdjęcia. Także Zapewne. ja podejrzewam, że... Y, 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 moja polonistka... T, t, powiedziała kiedyś, mm -hmm. że myślenie wychodzi na twarz i że uczucia wychodzą na twarz. No, tak jest. I tak mm -hmm. chyba jest, prawda? Mm -hmm. Nawet czasami twarz może mniej ciekawa, mniej taka, m, wydawałoby się, regularna, czy, czy, ale ma w sobie coś, czego nie ma ta właśnie taka wystudiowana, piękna, regularna. No dobrze, bawimy się trochę w psychologów. Przedstawimy teraz po kolei y, artystów, którzy. No ten czas, ten time, który na płycie jest jednym z, z dwóch przebojów obok Many. no pokazuje tutaj, jak, jak zmieniamy się wszyscy, prawda, jak jesteśmy. Ktoś powiedział, czy są możliwe podróże w czasie. Takie pytanie zadał. Oczywiście, że są, tylko w jedną stronę. Niestety podróżujemy tylko w jedną stronę i ta, i ta, ta podróż no kończy się tak, jak... Jak, jak ale się... jakbym ubrała inaczej mm -hmm. osobnika po prawej stronie to y, mam nieodpartą pokusę co zrobić, tak we, we, wewnętrznie wyobrażam sobie, mm. to już jest A zupełnie inny człowiek. Drażni tak, się jakby... to, taka jego tam ta sztywność, drażni. Elega... Znaczy nie, że drażni, jakby y, twierdzę, że... Y, ten duch nadal jest. Jasne, to ja to... widzę w jego oczach, tak. w, jego, w jego twarzy. To lekko niepokorny Nick mm -hmm. Mason. A no to zdjęcie po lewej tutaj nie pozostawia chyba ni żadnych wątpliwości. No ale to tak chciałem tylko pokazać, jak, jak po latach tu panowie prezentują się. Nic się nie e zmienił. Richard Wright. No Z przekrością muszę, muszę powiedzieć, że już się nie zmieni, ponieważ oczy. Tak, tylko, że mówię 2000. o tym zdjęciu. Ale tak, zdjęcie pokazuje, że. jest fenomenalnie. Że, patrz, ale zobacz, młodzieńcza twarz. Mm -hmm. Prawda? Tak, tak, tylko siwizną, wszystko jest oczywiście okolone, ale to młodzieńcza twarz. Członek zespołu, który taki był troszeczkę niedoceniany, w tym i, i delikatnie przez Rogera Watersa, tak sekowany, miał z tym problemy, nawet były odejścia w, w trakcie. Richard Wright odszedł niestety 15 września 2008 roku. Kolejna postać, no to jest ten, właśnie ta, 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 ta szczególna, szczególny wizerunek, David Gilmour. On zdaje się miał jakąś karierę modela też w swoim, w swoim życiu. No mężczyzna przystojny, to ja nie mm -hmm. tak jak mówię, to tylko ze swojej wiedzy o urodzie męskiej. No i oczywiście w tej chwili obecnie już pan bardzo taki... Oni wszyscy, wszyscy chyba już dobiegają osiemdziesiątki albo przekroczyli. Ja muszę powiedzieć, że muzyka rockowa bardzo konserwuje jednak i, i daje takie... przedłuża życie chyba, bo, bo są w doskonałej formie. No, że Ci... też jest chyba taki stan, w którym pozwalasz sobie na y, odpuszczanie tych emocji, tych uczuć, przeżywanie, Ta. które też jakby mam taką wrażenie... Mam takie wrażenie, pozwalają ci zachować tą młodość, bo jakby nie. Trafiłaś bardzo mocno w to, co chcia, chciałbym, to co czuję zresztą, mm. kiedy ja pracuję intensywnie nad, nad czymś i wydobywam z siebie energię, która jest potrzebna, to czuję się o wiele lepiej. Jest, jest to tak ten... działa. Tak. Sztuka. To znaczy ja mam też takie przemyślenia, jeśli. Już na ten temat mówimy, to się pokuszę i powiem, że generalnie to my wszyscy jesteśmy w jakimś tam stopniu tymi artystami, którzy w, nie wiem, w różnych dziedzinach się realizują. tak? To nie musi być malowanie, śpiewanie i, i rzeźba. Natomiast my mamy tą potrzebę tej kreacji i ona nam strasznie dużo daje ten taki węzeł bezpieczeństwa, gdzie my możemy te emocje tak pu, gdzieś tam. Bar I to, to jest bardzo fajna metoda na mm -hmm. zachowanie tego umysłu dziecka. Jasne. Tego, yy... Masz co, to świetnie to określiłaś, bo ja w, tym, w tych trzech zdaniach, czy czterech, jest wszystko to, co, co gdzieś we mnie się działo, nie potrafiłem tego nazwać, hmm. że kreacja, twórczość to jest możliwość ujścia tych wszystkich takich emocji, które w nas siedzą, może rozpychają się. tam I my Mamy to wszyscy. I tak. Tak, tak czuję. I myślę, że że to wszyscy tak są działa. na swój sposób artystami, tylko. Niekoniecznie grają, niekoniecznie malują, ale I tworzą. I jakąś... też, jakby ten system, w którym funkcjonujemy, daje nam niestety taki y, zamknięty obraz, obraz, tak taką ramkę, w którą my mamy albo wejść, albo nie, albo jesteśmy w sztuce i reprezentujemy jakieś tam. Nurt artystyczny, albo tam nie jesteśmy, i już no niestety artystami nie jesteśmy. A w moim odczuciu jest troszeczkę inaczej. To jest bardzo szerokie pole, naprawdę. Słusznie. No. I podpisuje się obiema rękoma. Ręka, rękoma, tak? rękoma, rękami, rękami. to są obie formy poprawne z tego, No co dobrze, wiem, to nie pomyliłem się. Ale popatrz, Gilmour się śmieje trochę z nas, bo tak przy jego zdjęciu i przy jego postaci, tyle, tyle się udało nam powiedzieć na temat twórczości. A W ogóle świetne jest to zdjęcie i mnie tak, tak bardzo oba zdjęcia mają, ruszyło. coś mhm. mówią. No bardzo optymistyczne to drugie zdjęcie również. że Mimo upływu czasu zachował tą energię. Chyba to, o czym ty mhm. powiedziałeś w tak zwięzły, ale bardzo, bardzo słuszny sposób. Y no, i ten zbuntowany hmm. na koniec, czyli Roger Waters. No, to dwie wielkie indywidualności. O ile Rick Wright i Nick Mason to, był, to było troszkę tak w cieniu, to tak jak w, Be w Beatlesach się mówi, jak, jak się Magda mówi, w Beatlesach. Beatlesach tak? Bo to the, the ja Be tak mówię. And the Beatles. <laughs> no ja jak mówię żuki. po polsku. Jak czyli The Beatles. Tak? <laughs> tak. No, różnie ludzie mówią, Beatlesi, Beatlesi. W każdym razie tam były też dwie indywidualności: Lennon i McCartney. Hmm. A tutaj mieliśmy Rogera Watersa, który był tym głównym jakby kompozytorem i, i, i pisał teksty. No i Davida Gilmura, który się nie bardzo zgadzał z nim, to się nie mogło długo utrzymać. Także wiemy, wiemy, lub jeżeli nie wiemy, to informuję wszystkich, że Pink Floyd się jako zespół rozpadł po jakimś czasie, mimo tak dobrych notowań i tak dobrych płyt, które nagrywali. No to są panowie w tym czasie, dla, dla siebie najlepszym wtedy, kiedy nagrywali Dark Side of the Moon. Nawet fizycznie bardzo się różnią. Jeden jest, tak jak mówię, takim troszkę jak, jak, jak z okładki, a drugi jest zbuntowany wyraźnie, zacięty w tej, tej swojej twarzy i on taki był. Oni tam się nie, nie mogli pogodzić Czyli, i nawet to rozdzielanie, to co powiedziałem w studiu tych, tego czasu, żeby razem ich wszystkich tam nie gromadzić, no miało chyba tutaj swoje swój sens. O, nie wiem, dlaczego to zdjęcie się znalazło, ale zaraz uzasadnię. To jest Magda, takim mottem dla dla mnie powinno do tej rozmowy dzisiejszej powinno być coś takiego, że Giordano Bruno, taki nieszczęśliwy dosyć uczony, który który skończył na stosie, twierdził, że albo mówił, sugerował. Żeby zrozumieć jeden, jeden, podstawowy fakt, że to, że dla Księżyca, ewentualnych mieszkańców Księżyca, to my jesteśmy niebem, prawda? Mhm. Czyli ta, ta, jakby wzajemna, jak to nazwać, że będąc na Księżycu, to Ziemia jest tym ciałem niebieskim, który jest, świeci na niebie. To, co widzimy, to jest jedno chyba z takich, taka ikona zdjęć, jeśli chodzi o postęp nauki. To jest rok 68. 24 grudnia Apollo 8 orbituje wokół Księżyca i nagle widzą przez iluminator, jak spoza horyzo z, z, horyzontu pojawia się Ziemia. Earthrise, czyli wschód Ziemi. Mm -hmm. Jedno z najsłynniejszych zdjęć. Ono, mówię to, o tym zdjęciu dlatego, przy okazji płyty, ponieważ ten Księżyc i Ziemia, te relacje, te no, zaćmienia. To jest to słowo, to wszystko które chciałam gdzieś... użyć. Relacje. Tak. <laughs> Mhm. Czy masz jakieś, jakieś uwagi swoje? Nie czy... proszę, żebyś skończył, bo jakby tak. to... pomyślałam o tym samym słowie, dlatego mhm. powiedziałam, mhm. że tak się Ale to stało. mówię, dla, daję do przemyślenia, jeżeli mhm. w, w, zdobędziemy się na wysiłek zrozumienia tego, co Bruno powiedział, że, to, że dla księżyca, to my jesteśmy niebem że wszystko jest względne, wszystko zależy z jakiego punktu jest rozpatrywane, że Ziemia nie jest żadnym centrum i tak dalej. No to już Kopernik o tym mówił. Ale nie idąc specjalnie w astronomię, ono ma niezwykłą, niezwykłą wymowę. Rok 68 mam wrażenie, że Magda chyba nie możesz pamiętać ja... Może moja inna jakaś część pamiętań. A, właśnie. Ja pamiętam, wiesz co. Grudzień, 24 grudnia 1968 roku, nawet doskonale pamiętam. I ja tam gdzieś jestem takim chłopcem, który miał wtedy 7 lat i robił na, na, na nowy rok taki duży cylinder z napisem kolejnego roku. Gdzieś te manualne takie, takie ciągoty mi zostały i, no i do tej pory zawodowo trochę się tym zajmuję. I kolejne zdjęcie Ziemi. Chciałbym tylko. No nie, nie mówimy tutaj oczywiście o astronomii, o tych, o tych podbojach kosmicznych, ale ono też ma bardzo wymowę taką ciekawą i wartą przemyślenia. Blue Marble, chyba tak, błękitny marmur. marmur. błękitny mm -hmm. To jest z kolei rok, rok, rok 72, grudzień, czyli powstają ostatnie już szlify przy płycie Dark Side of the Moon. A zdjęcie o, o tyle ciekawe, to też jest pewna ikona takiego y, podboju kosmosu, czy w ogóle postępu nauki. Załóż Magda jedną rzecz, czy coś, tak patrząc na to, czy coś się tutaj, czy, czy się wszystko zgadza? Y, mogę tyle powiedzieć, że to co jest u góry, takie bardzo Rozległe. jasne, białe, to jest Antarktyda, mhm. to co tu się nie zgadza? No Antarktyda jest raczej, ktoś powiedziałby, na dole, tak? No znowu jest kolejny, kolejna rzecz do przemyślenia. Przecież w kosmosie nie ma takiego pojęcia góra-dół. Tak, prawda? tak, no... Byłoby wspaniale, gdyby kiedyś ktoś taki globus stworzył, żeby dzieciom trochę dać do myślenia, że to myśmy przyjęli, że Europa jest na górze, yy, Ameryka, natomiast Australia jest na dole. No nie ma czegoś takiego i dlatego to zdjęcie wyprostowano. I zrobiono. Widzimy Afrykę teraz. Rozpoznajmy kontynenty, prawda? Bo mamy tą, tą wiedzę geograficzną nabytą w szkole, że łatwo tam to rozpoznać w takim właśnie w takiej wersji. Tam ta ziemia się wydawała jakaś taka nie do końca prawdziwa, ale była, Tak właśnie było to zdjęcie zrobione Antarktyda była na górze. To też daje do przemyślenia, żeby mieć pewien pewną, znaczy rozszerzyć swoje horyzonty myślowe. A to fenomenalnie to przedstawiłaś. Tak. Zostało mi tak, jakby nic już nie do powiedzenia, bo jakby bardzo ja często znowu spotykam zagalopowałem się zagalopowałem się tutaj ale, w, w nie, komentarzu. Właśnie chciałam powiedzieć, że autentycznie nie miałabym nic, do, co, do, co dodać, bo, mhm. bo... A wiesz, wziąłem to zdjęcie też ze względu na tą datę, bo ono powstało bodajże którego to było grudnia? No w grudniu w każdym razie, 7 grudnia bodajże powstał. Ale tak, 7. przyszło mi jedno pytanie, jeśli jeszcze mogę, mogę nawiązać do tych obu fotografii. Właśnie, dlaczego nie? Mm -hmm. I dlaczego jakby faktycznie prostować, tak? Odwracać. Ale robimy to. Robimy, robimy to. prawda? Mm -hmm. Bo to zdjęcie. Zostało w takiej wersji, tej poprzedniej, jeszcze wrócę na chwilę, to jest oryginalna wersja. Mm -hmm. Statek Apollo 17 to jest ostatnia wyprawa na Księżyc, rok 72. I tak właśnie zrobił to zdjęcie. Ziemia była, ktoś powie, obrócona do góry nogami. No właśnie, czy w kosmosie można być obróconym do góry nogami? Nie ma to żadnego znaczenia. W ogóle gdzie jest y góra-dół? Góra, tak? To, to, to co, jest czy czysto umowna. Jest to mój ulubiony bohater mm -hmm. literacki, Kubuś Płatek, powiedział, że Ziemia ma bie cztery bieguny jest jeszcze wschodni i zachodni, ale ludzie nie lubią o tym mówić. Także musimy jechać dalej. Wiesz co, tak jak słucham y, tych piosenek na płycie, y, no, bo to my wszyscy tutaj, jak, jak widać na tym zdjęciu, to gdzieś na, tej, na tym biały, błękitnym marmurku się znajdujemy. My i oni. I teraz jak to wypowiedzieć tak prawidłowo po angielsku? To jest us and... Y, my? Me, tak? oni, they. Aha, ale tam jest us and them. Them, them. to jakby bardziej ich. Aha. To wiesz co, to ten angielski them. nie jest taki prosty, jak się okazuje. They're, to by było ich, dem. nie, ok, as and them, tak, As us and them. them, bo to też w zależności od jakiego tam przypadku kontekstu, się to wszystko kontekstu tyczy, także tak, to też. Tak, wiesz, bo różne tłumaczenia, jest no, bardzo... jak się czyta, to, 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 to mm -hmm. w internecie są bardzo różne tłumaczenia, no to my i oni, nazwijmy mm -hmm. to po polsku, będziemy to mówić. To z... Jeśli mówimy I lubię ich, to faktycznie powiemy I like them. Mm -hmm. czyli, czyli ich. Tak, ich. Aha. Ale jeśli powiemy oni stoją tam, to powiemy: They are standing mm -hmm. there. Tak? Ale dalej potem Waters to pisze, że względna. chodzi o zwykłych ludzi, że te, czyli mm -hmm. my zwykli ludzie po prostu. I, I to jest też taka piosenka, gdzie trochę o naszych konfliktach, o naszych takich nieporozumieniach, tam w tyle się pojawiają głosy, bo powiem rzecz, którą może nie wszyscy wiedzą, że oni nagrywali przypadkowe osoby. I te przypadkowe osoby mówiły czasem niecenzuralne rzeczy gdzieś tam w tle. I tu jest mowa o tym, że o konflikcie, gdzie dwóch się panów zderzyło samochodami, potem sobie tłumaczyli to w taki ręczny, można powiedzieć, sposób. Że się mówiłem już o tym, więc nie chcę, nie chcę się powtarzać. W każdym razie utwór traktuje generalnie o nas, o nas, o zwykłych ludziach i o naszych ciągłych sporach, konfliktach. No Ziemia nigdy nie była ta ten Blue Marble nigdy nie był, nie był spokojny, zawsze gdzieś trwały jakieś konflikty. No tacy jesteśmy. Mamy, konflikty, yy, tak. Jesteśmy wyposażeni w takie Ray Metzger, Zachowania. fotograf, który ujmuj, ujął mi jakąś, wiesz co, zwięzłością wypowiedzi. W, w zasadzie u niego są dwa czynniki, które tak dramatycznie wywołują pewne uczucia. A dlaczego to zdjęcie? Bo tak jak powiedziałem, płyta zaczyna się od narodzin. Od tego, że zaczyna bić serce, że pojawia się utwór o oddychaniu, wdychaniu, i że to dziecko, które ma odejść, ale jednak zostać. I to, to zdjęcie takich dwóch postaci jedna dopiero zaczyna życie, druga już gdzieś koło tych barier się musi przeciskać. I czy jako fotograf stosujesz też metody takich kontrastów, takiego, takiego, takiej anonimowości tego, co. Co mają przedstawiać te postacie? Właściwie nie mają twarzy. To są tylko sylwetki mhm. na tle światła, prawda? Zdarza się, zdarza mi się, zwłaszcza w fotografii tak zwanej Streetowej, gdzie jestem na ulicy i, i na przykład to są często zabiegi pod hasłem. Nie chciałabym, żeby ktoś miał problem z tym, że go sfotografuję, więc mm. jakby celowo robię zdjęcie albo pod światło, no bo wtedy ten kontrast jest dużo większy, albo, albo tak się ustawiam, żeby tej osoby nie było za bardzo widać. Natomiast no, są tu to poszczególne kraje, gdzie ja faktycznie nie mogę tego zrobić. Wiesz ale... co, jak oglądałem mm. twoją wystawę z Indii, to miałem zawsze takie pytanie w głowie, jak sobie radziłaś z tymi ludźmi, bo oni patrzyli w twój obiektyw, mm -hmm. A jednocześnie nie, nie było tej tego ucieczki, tego zasłaniania się tej ucieczki, że chcesz im odebrać część ich, nie wiem, osobowości, duszy i tak dalej. Muszę ci powiedzieć, że wielkie wrażenie robiły te zdjęcia. Jestem mm -mm. pełen uznania i Bardzo mówię dziękuję. to otwarcie, bez, bez... Nikt mnie tu, Mateusz mnie nie przedstawia żadnych, żadnego ostrza do szyi. Zrobiło, ogro, no wielkie wrażenie na mnie. Yy, ale jeszcze tak, jeśli mogę się tak. wypowiedzieć a propos tych yy... Tych tych, tych tych fotografii, ponieważ powiedziałeś anonimowo w, w tych kontrastach i, mhm. i bo właśnie, wróćmy. To, 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 są dwa różne sposoby przedstawiania, moim zdaniem, tego, co chce się powiedzieć, tych emocji, tych odczuć i, i tak naprawdę momentu, w którym się znajdujemy w życiu, to ta intymność w fotografii streetowej, ona się niezwykle rzadko pojawia. I to też musi wychodzić z obu stron. To się nie dzieje zawsze. Portret jest... Tak, fotografią streetową, bo yy, Ray Metzger yy. był właśnie przedstawicielem takiego tak, tak. street artu. Yy. Tego, u niego głównie to się dzieje na ulicy gdzieś. Yy. Ulica to jest taka wyraz, po, poezja ulicy, bym tak, powiedziała. Gdzieś. Bo wiesz, zacisze domowe... To jest zupełnie co innego. Tu artyści, byli artyści, którzy tam celowali, w tym akurat. Ale ten street art, czyli to, ulica jest, jest pewnego rodzaju przemieszczeniem się. To chyba Julio Cortazar powiedział świetnie, że jak wiele robi różnicy jeden krok, schodnika na ulicę. Rozumiemy, spróbujmy mm -hmm. to w ruchliwym mieście zrobić tak niespodziewanie. Tak. Zejść z na ulicę, prawda? Wiesz co. I, to polska artystka, chyba, chyba Zofia Rytet. Nie chcę tutaj już gdzieś to nazwisko mi uciekło, ale chodzi o co, że popatrz, to są dwie bliźniaczki, niewątpliwie, ale każda jest inna. Jedna jest smutna, druga jest wesoła. Czyli niby, niby jest, jesteśmy jednakowi, niby tak samo zbudowani, ale no, nawet wśród takich identycznych dziewczynek. Ona mi jeszcze, ta fotografia skojarzyła się z jakimś filmem chyba z leśnieniem Stanleya Kubricka tak. według, mm -hmm. według prozy Stephena Kinga, tak? Mm -hmm. no i te dwie, te dwie dziewczynki. I ciągle mówię o tym, że my się rodzimy, rozwijamy, ciągle jesteśmy gdzieś na innej drodze, na, na, na tych swoich, swoich bezdrożach, można powiedzieć, życia. No popatrz, to ujęło mnie to zdjęcie bardzo. Dwa chłopcy. Świetne. Ja na lecie zachowam, zatrzymam się, a tw, jakiś twój taki świeży. Jestem nie, niezwykle ciekaw tego co, co po zobaczeniu takiego zdjęcia co możesz powiedzieć na dwóch chłopców. prawda, jeden przykleił nos do szyby i, i zagląda. Jest ciekawy, a drugi jest obojętny. Znowu my jesteśmy tak tacy różni, tak fizycznie oni są różni. Zauważ, że też artysta. W tym przypadku artystka no, wydobyła tutaj ten, świetnie tą, ten kontrast. Jedyny jest obojętny i w zasadzie chciałby już odejść, a drugi przykleił nos do szyby. To takie, taka ta różnica, którą, którą w świecie się obserwuje. No coś wyrośnie z jednego i z drugiego trudno powiedzieć. Ale samo zdjęcie, jako jak plastycznie, jest bardzo też ładne. Wiesz, co zastanawiałam się y, właśnie nad y, momentem, w jakim oni byli sfotografowani. Czy to była y, chwila, moment i tak naprawdę się działo, czy to jest wyreżyserowana Trudno sytuacja? Nie, powiedzieć. Ale to raczej jest naturalne. No tak, tak. naturalne. Dwóch, dwóch kolegów, którzy hmm. mają. Y, Spełnimy światy swoje. Mm -hmm, tak, jeden tak. wyraźnie jakiś mm -hmm. taki intelektualista, trochę może mm -hmm. nauki ścisła, mm -hmm. drugi trochę obojętny wobec świata. Ray Metzger, to jest, nie odchodzimy w żaden sposób od muzyki, od płyty. Człowiek w swojej wędrówce, to, to co powiedziałem o Kortazarze, że ta ulica obok i ten jeden krok czasami czyni ogromną różnicę. Ale i zdjęcie, popatrz Magda, to tak. jest takie, tak wystudiowane. Tak jest, nie wiem, to dla mnie to jest estetyka na najwyższym poziomie. Przepiękne jest to zdjęcie. Tak. I idący człowiek w jasnym płaszczu, żeby to podkreślić też ten, to oświetlenie. Trochę przypominają klimatem Edwarda Hoppera, malarza amerykańskiego, i te jego samotne postacie gdzieś tam, w tym, tej rzeczywistości amerykańskiej. Ogrom tego tej architektury, która otacza człowieka, to też daje do do myślenia i, i sprawia... Betonowa dżungla. Betonowa dżungla. Czy tutaj na, na przystanku stojący anonimowy człowiek czekający na coś w świetle, prawda? Mm -hmm. To nawet ktoś jeszcze stoi z tyłu tak, i jeszcze pomiędzy tymi... Ale nie jesteśmy w stanie ale nie, to zidentyfikować. Jakby, jakby jednak był sam trochę. Tak, sam w tym świetle czeka, mm -hmm. czeka na coś, na... Na, na, na bieg kolejny, mm -hmm. od żeby, żeby. wiesz, się... co jeszcze tak przypomniała mi się jedna rzecz, skoro już mówimy o fotografii, to dla mnie jest też taki temat rzeka. E, tam. tych, Te dwie bliźniaczki, które wcześniej pokazałeś. E, przypomniała mi się taka fotografka, nie miczka, że Jasne. Ja one... miał nawet tutaj zamieścić, ale chyba <laughs> wydawało mi się, że może zbyt dużo pomieszałbym tych, z tej stylistyki. Szczególnie. Niezwykłe nie, mów, nie, nie mów. Chciałam powiedzieć, że nie, nie, niezwykłe podobieństwo uderzyło mnie naprawdę. Bardzo, 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 bardzo. Ona fotografowała tą inność. Bardzo często to byli ludzie, którzy byli przez społeczeństwo albo nieakceptowani, albo w jakiś tam sposób odrzuceni, albo mieli takie swoje enklawy zamknięte gdzieś tam do. do... Artystka znana. Chciałem nawet ją zamieścić. Nie wiem, czy się gdzieś nie przemknie tam mm -hmm. być może w tych slajdach. W każdym razie to, co mówisz... A propos tej od, odmienności. Odmienności, tak. tak mm -hmm. Głównie ludzie. Jedno zdjęcie mi się tak skojarzyło. Kobieta gdzieś azjatycka, azjatyckiego kraju. O takich szczególnych oczach, o takim spojrzeniu. Może i ona będzie nawet. Zobaczymy. A pewnie chodzi ci o Steve, Mac Steve McCurry? To, czy mówisz o fotografu o, o, fo tak, o my... Diana Arbus. O, o, ok, cały dobrze myślałam, czas, że... tak. Bez... Walk the line. No, sp mm -hmm. i, spacer się po Mi z Johnem... Yy... Johnem Cashem? Cashem tak. <laughs> no spacer po linii on miał był niż Johnny Cash i film. A propos, świetny film, świetny aktor. No właśnie, Magda, jak się wymawia to imię tego pana. oj, oj, to ja pamiętam, że popełniłam tyle błędów. Jacqueline? Nie, Joaklin. Nie pamiętam. Może Mateusz by wiedział, ale siedzi w akwarium i nie uzyskamy niestety podpowiedzi. Joaklin. Przez chy? No, słuchacze tego nie słyszą w ogóle. No, staramy Mateusz się ustalić. Napisać na kartce. Ale to wracamy ciągle do klimatu płyty, mm -hmm. do tej, tej naszej drogi, tej naszej takiej właśnie chybotliwej kładki, po której musimy przejść, albo liny wręcz. I kto dysponuje takim dłuższym drągiem, kto się wyposaży w coś takiego, no jemu jest łatwiej. Walk the line. Johnny Cash, no to oczywiście zrobimy kiedyś, jeżeli nam pozwolą warunki też osobny program, bo to też wybitna postać. Ktoś powie, muzykę country, a cóż to za muzyka country. Tak ja... Przepraszam, wszystkich miłośników takie wsiowe granie, ale amerykańskie. No, ale to wybitna postać i absolutnie wyjątkowa. Walk the Line. To już nie Johnny Cash tam na tej linii, ale każdy, każdy właściwie, bo postać nie ma jakiegoś, mhm. nie jest identyfikowalna. Jest po prostu tylko sylwetką. I znowu Ray Metzger i jego ten street art. Anonimowi ludzie, którzy gdzieś się mijają, rozchodzą, każdy jest za, w swoim świecie gdzieś zatopiony. Zobacz oni w ogóle siebie nie widzą, gdzieś tam się rozchodzą i znowu światło gra tutaj niesamowitą rolę. No mnie te fotografie po prostu ujęło od, od pierwszego wejrzenia. No, i postanowiłem je do, dołączyć do, do naszego, naszej takiej Też rozmowy. O mam takie wrażenie, że ten, ta kultura nasza, w której żyjemy, ona powoduje to, że my jesteśmy tacy właśnie. Natomiast robiąc zdjęcia gdzieś, przykładowo nawet i w Indiach, bo już mówiliśmy o tym, to nie, nie, nie mamy tego odczucia, przynajmniej ja. Tam mam wrażenie, że wszystko jest bardziej takie pierwotne, takie bardziej. Dzikie. dzikie ale bardziej naturalne mm -hmm. i spontaniczne. Instynktowne. Instynktowne, o właśnie to właściwe słowo. Myśmy się tutaj już wpasowali w pewne schematy, w pewne takie szablony. Tak. No i, i każdy ma swój, każdy gdzieś się jakby oddala coraz bardziej. To jest trochę jak, jak wszechświat, gdzie galaktyki uciekają od siebie. Ale to nie one uciek uciekają to przez puchnie. I też mam o, przepraszam. Tak, nie, nie, słucham, słucham Też y, mam taką myśl, że jakby nam się też wydaje, że my jesteśmy tacy y, rozwinięci, że mamy taką wiedzę ogromną, że po prostu ta technologia jest tak wszędońska. I my dzięki temu jesteśmy tacy po prostu y, wszędzie. I, I możemy dotknąć każdej części ziemi, świata, a tak naprawdę siebie nie dotykamy. I, i tak. to nas tak bardzo izoluje. A gdzieś, będąc, powiedzmy, nawet już jeśli mowa o Indiach, to ja mam wrażenie, że ci ludzie oni mają dużo większą wiedzę na temat. Y oni chyba bardziej dotykają tego świata. Tak Na temat świata generalnie tak. I milion razy przekonałam się, oczywiście, tak, to może nawet i więcej niż milion, że autentycznie, że tak jest, że po prostu. Ja mam wrażenie, że, że z racji tego jakby, no właśnie z warunków też życiowych, mhm. ten świat jest bardziej realny, bardziej taki namacalny, bardziej bardziej dotykalny. I dotkliwy czasem, tak. można powiedzieć. Widziałaś pewne, że pewnie różne rzeczy. No nie da się ukryć. To się no właśnie nie powiedziałem nie jeszcze, przedstawiając się, w zroku, cię, że, prawda. że Magda, mówię do wszystkich osób po drugiej stronie, że Magda jest taką miłośniczką podróży. I, i to przynosi te swoje doświadczenia, właśnie. to bardzo wzbogaca, że, że obserwujesz świat. I analizujesz pewne rzeczy, bo my jesteśmy zamknięci w pewnym pewnej rzeczywistości naszej tylko. I nie mając tej, tej ogólnej wiedzy o świecie, no jesteśmy sporo ubożsi. A jakby tak naprawdę to chyba dotknęłam najbardziej dzięki y, temu, że gdzieś pojechałam. Y, siebie. I tak, to tak. mnie wzbogaciło. Najbardziej, Podróże kształcą, to jak to banalnie, jest, jakby to banalnie to, nie to, zabrzmiało. To nie jest osiągnięcie hmm. na skalę um, Ale nie, to, wykon, wykonania czegoś wielkiego. Tak? Jakby bardzo, bardziej... to jest jednak duże osiągnięcie, żeby się podnieść, żeby wstać, żeby pojechać, żeby się przygotować. Ciekawy temat. Ale bardziej konfrontacja wewnętrzna. To tylko tyle hmm. chciałam dodać. I wiesz, znowu gdzieś patrzę z prl to jest mm -hmm. zdjęcie z prl I znowu biegniemy, on the run. wszystko jest w biegu, wszystko jest w pościgu. Jest, Przepraszam jeszcze a propos mm. fotografii, ale już, jeżeli zmusiłaś mnie do tego, żebym oglądała zdjęcia i mówiła na temat zdjęć, a właśnie to z tym. tak, to jest y y y Cartier Tak jest. I popatrz, biegnie, gość biegnie po, trochę. <głos <głos> <o tym> <noise> biegnie po wodzie. Właśnie chciałam powiedzieć dokładnie o tym zdjęciu. Biegnie <noise> po to, wodzie. To jest, jak mówię, ja znowu dołożyłem tutaj trochę. Tak, trochę zdjęć do płyty, o której starałem się coś powiedzieć na mm -hmm. początku. Ale to nie można zilustrować jej tylko słowami. Trzeba dołożyć jeszcze jakiś obraz, znaczy więcej niż tysiąc słów. A ten człowiek biegnący po wodzie miał ują niesamowicie, bo trochę my tak przypominamy tego, tych, tych ludzi biegnących po wodzie. Tak, jest taka jaszczurka, która tak potrafi przebierać tymi łapkami, że, że biegnie, biegnie po wodzie. Po wodzie prawda? No Piotr, który tak jak Ewangelia mówi, stracił wiarę i nagle zaczął się zapadać. Trzeba mieć dużo wiary, żeby żyć, żeby, żeby każdego ranka się na tą wodę wybierać i, i przebierać tymi łapkami jak ta, jak ta jaszczurka. I tu wracamy do obrazu, który był tydzień temu, prawda? Tak. A wiesz co, że musiałem go przywołać, musiałem, bo znalazłem zdjęcie tej dziewczynki, nie uwierzysz. No ja. Yeah. Naprawdę? <laughs> Naprawdę. Sama zobaczysz. A obraz y, Feliksa Walatona i piłka. I znalazłem zdjęcie tej dziewczynki. Nie wiem, to czy ja wtedy poproszę. były już fotografie. Były, no przecież fotografia to już ma sobie ze 200 lat, sobie będzie liczyć niedługo. A i zobacz, i nawet ten, ten, ten ogród tam w tle też mhm. oświetlony. Wow. Ujęło mnie to zdjęcie. Kompozycja też znakomita. Magda odczytaj ile czasu? 45. Zbliżamy się do pomału, do finału. Yy, kompozycja tego, A, tego zdjęcia też bardzo ujmująca. I takie się, ten, to, to światło w tyle, że jest, jest bardzo podobne do obrazu. Mm -hmm. Nie wiem, czy zgadniesz, kto to jest. Może to ta dziewczynka, która dorosła i zbuntowała się, bo widzimy, że to jest nastolatka, prawda? To Katarzyna Kobro, żona Władysława Strzemińskiego, w przyszłości oczywiście. Taka zbuntowana trochę, ona taka zresztą była w życiu. Zdjęcie pani, jak ona miała, Zofia, i tu mam problem, Rytet, Rytet, nie, nikt, gdzieś to nazwisko mi ucieka, ale to skomentuję tylko tym, że popatrz tam ci chłopcy, jeden ciekawy, drugi obojętny, a ten wyraźnie zbuntowany. wyraźnie już na ten świat obrażony. Widać to w całej postaci, no, takie ujęcie. Nie wiem, czy granat jest prawdziwy, ale, ale kamień na pewno nie dowiary. Nie do wiary. No, tak, też... też jakby nawet ta szelka, która spadła. Tak, spadła to... szelka. I to ta, kontrast między zaciętą miną i tymi chude nożyny, które mm -hmm. dopiero będą. Kiedyś tam stanął się jakimiś męskimi podporami i ten granat i ten kamień. No jest wymowne, niezwykle zdjęcie. I te niezwykle takie ujmujące dwie dziewczynki. Jedna zachęca, nie ukrywaj się, świat cię widzi i tak, prawda? Nie ukrywaj się, uśmiechnięta, otwarta, z zabawką. A ta druga, to wiesz co? I znowu znalazłem zdjęcie dziewczynki biegnącej na obrazie de Kiryko, ta z tym kółkiem, pamiętasz? Tak, pamiętam. Pamiętasz, no to ta z tym kółkiem. Może to jest i kółko, chociaż nie. Właśnie Ale tak pierwsze, tak wygląda, co mi przyszło do głowy, że to, że to kółko, właśnie to jest kółko. To jest ta dziewczynka, która tam, mm -hmm. o której mówiliśmy, Giorgio de Chirico i Tajemnica Melancholia ulicy. Będziemy zbliżać się pomału do dwóch ostatnich utworów, które chciałbym jeszcze tu przedstawić, ale to zdjęcie mnie też ujęło. My wspinamy się ciągle po schodach, pośród naszych skrzydlatych myśli, prawda, które gdzieś tylko ulatują nad nami, a my tą mozołę musimy pokonywać. Kolejne stopnie, kolejne, ale bardzo też piękne, wydaje mi się, plastycznie to zdjęcie jest. Przepiękne. Ta, 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 te, te, te schody, prawda. które się gdzieś tutaj zakręcają. I znów anonimowość postaci, która wchodzi. To możesz być ty, Magda. Ja to raczej torebki nie noszę na tym ramieniu. Więc może nie, ale w każdy. To może być każdy. Wspinamy się po schodach. I ptaki, które ulatują, dają to poczucie wolności, poczucie swobody, a my jesteśmy tą, tą przywiązani tym, tym marszem do przodu. No, manej czyli, czyli ten drugi przebój ob, ob, obok time. Ale to zdjęcie pokazuje jakby inną, inną formę, inaczej, inny klimat jeśli chodzi o pieniądze, o kasę, bo tam jest bardziej tak drapieżnie pokazane. W tekście się pojawia właśnie to, 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 że kasa to jest paliwo, to jest ten napęd, a tu mamy raczej taką kasę przez spracowane dłonie. Też zdjęcie bardzo takie ujmujące i liczenie tych pieniędzy, mhm. prawda? No ale ciągle jest to kasa, ciągle jest to. A właśnie wyjaśnij mi, czy, bo w tekście ciągle pada kasa. kasa, kasa, a nie pieniądze na cash, to mhm. powinno być raczej, prawda, kasa to tłumaczyłoby się na, na cash. A też z tym tłumaczeniem to do końca nie jest tak, zależy kto tłumaczy i zależy jak się później to przyjmie. No, tak, myślę, to... że chyba to, to jest jedyne wyjaśnienie. No i ten cash, ta kasa pozwala na takie właśnie kadijaki, które tutaj, Gdzieś w Nowojorskiej ulicy, znowu przez Meckera wykonane. Piękne zdjęcie. Pasuje do utworu. Takiego, taki wóz można za tą kasę na pewno nabyć. Tam zresztą w tekście to jest, jest o tym mowa. I utwór, Time, gdzie mowa jest o. Znowu wracam do niego. Mowa jest o tym, że przegapiliśmy moment startu. A ta łódź ujęła mnie tym, że. Ona zatonęła, jakby przy samym brzegu, czyli dała, dawałaby możliwość odpłynięcia, ale jednak jest już zatopiona. Mamy, co zresztą w tekście utworu jest bardzo wyraźne, wyraźnie napisane, że przegapiliśmy moment startu i gdzieś ta zatopiona łódź tak mi się tutaj symbolicznie skojarzyła. To chyba jest nasz, nasz Pierściński, nasz pejzażysta, który, który tak polskie z kolei te. I jedni mówią, wpędzające w depresję, pejzaże pięknie przedstawiał. I no, ale plastycznie też jest to ładne ładne zdjęcie, o ile tak można powiedzieć. Ale mamy już coraz mniej czasu. Jeszcze mecker i popatrz na kobietę i na mężczyznę. To jest ten, ten wzrok bardzo taki przerażony tej, tej pani. I siedzący z tyłu mężczyzna wygląda trochę jak gangster od Al Capone, prawda? Mam wrażenie, że to jest nasza podróż z przeznaczeniem. To znaczy, mamy za sobą ten jakiś bagaż zagrożeń, które, które każdy z nas nosi. No, tak mi się skojarzyło też również z tym, z tym podróżą i z przemieszczaniem się w czasie. Dochodzimy do finału. Roger Waters oczywiście na koniec, jako twórca właściwie wszystkich tekstów albo współtwórca wszystkich tekstów na płycie. Ostatnie utwory to jest Brain Image i Eclipse. One są traktowane przez niektórych radiowców jako całe utwory, znaczy jako jeden cały utwór, ponieważ to płynnie przechodzi jeden, jeden w drugi. Miał na myśli swojego przyjaciela Syda Bareta. Ciągle wracamy do tego człowieka, i zaraz o nim tutaj dwa słowa. Na koniec yy, zamykając nasz, naszą opowieść, ale nie mogą sobie odmówić znowu Haima Sutena i jego, i jego wariatki. Bo no, Brain Dymage to jest to, co no, kojarzy nam się, z, tytuł kojarzy się z tym, że jest to no, jakaś umysłowa przypadłość, prawda, umysłowa choroba. Chaim ten to był chyba najbardziej przejmująco wyrażający stany ludzkiej, ludzkiej duszy malarz żydowskiego pochodzenia. A i tu jeszcze jest y, Gustav Kurbet i jego, jego taki autoportet, który też gdzieś, gdzieś jakoś usilnie mi się skojarzył. Z tym panem. To Sydbaret, oczywiście. I on się w tym utworze przewija przez tekst, jakby nienazwany bezpośrednio. A co powiesz o tym zdjęciu? Popatrz, to też takie, no, takie szaleństwo. Takie szaleństwo, walczy. prawda? Hmm. Może jakiś makijaż tutaj. Znaczy, ja, makijaż na pewno, na pewno, ale to też nie, yy, nie wyklucza jedno drugiego. Bo... Ale bardzo ciekawa kompozycja też. Yy, sportretowanie w takiej właśnie formie, jeszcze z tą, z tą panią tutaj na dole. Sid Barrett. Mi się skojarzyło z Nickiem Cave'em. A patrz, a mnie się skojarzyło z muzykiem jak najbardziej. Ale mi się skojarzyło z tym, z tą postacią. To okay. jest gabinet doktora Caligari z roku 1920. I, I jeszcze przepraszam, tak. że się cofnę do utworu e, "15 Feet Pure White Snow mhm. z Rzeczywiście, skojarzenie bardzo dobre. Jest bardzo mocno zarysowany proces szaleństwa w ludzkim umyśle. Znaczy, przynajmniej ja tak odbieram mm -hmm. ten I tak No Syd się... Barrett, on, on roz, w zasadzie sam, jakby pogrążył swoją karierę. No, czy, czy choroba była wywołana jakimiś psychotropami, czy może, może wynika z czegoś innego? W każdym razie odszedł na, na, na wstępie, że tak powiem, istnienia grupy. Yy, to postać, jak powiedziałem, z doktora. Gabinetu doktora Caligari z roku 20, to jest pierwszy, jeden z pierwszych filmów Grozy. A jest jakieś skojarzenie z tym, z tym muzykiem, którego mieliśmy przed chwilą. To somnambulik Cezar, który jest takim bohaterem negatywnym tego, tego filmu. Obraz wart obejrzenia. Też mama I też ma makijaż. I też ma makijaż. O, też ma makijaż, no niewątpliwie. No film, zresztą oto kolejne zdjęcie Suda bareta. ten, ten Cezar i ten, ten taki lunatyk, który tam śpi w tym filmie, a potem budzi się i popełnia zbrodnie. No tutaj oczywiście do tego nie doszło. Ale gdzieś mi się mocno, mocno skojarzył. No i scena kultowa, wydaje mi się, jeżeli ktoś miał odwagę oglądać psa andaluzyjskiego. Trudne słowo. Yy, to, jest, to jest taka etiuda, można powiedzieć. Luisa Boniuela i Salvadora Dalí, którzy stworzyli taki krótki film, właściwie pozbawiony treści, tam zbiór pewnych obrazów. I, ale tam się... Dlaczego mówi o tym przy okazji Dark Side of the Moon i ostatnich utworów? Tam się pojawia na początku księżyc, który jest zasłaniany przez chmury, mające taki kształt ostrza. I tu się dzieje rzeczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał obejrzeć film, to polecam. Nie będę może komentował, co się stanie dalej. W każdym razie, i to słynne zdjęcie Afganki, które gdzieś pojawiło się w National. Geographic. To jest właśnie Steve MacKay, dobrze pamiętam? Nie pamiętam właśnie Chyba to jest autor kto Steve jest autorem tego to zdjęcia. Jest tom, ale wiesz, tak. I przypomnij jeszcze raz, jak się. No, Chyba ten... Steve MacKay, ale nie jestem mm. pewna. Yy, myślałam, że o tym zdjęciu wcześniej mówisz, jak powiedziałeś o azjatce. Nie, nie, to jeszcze Azjacce. inna, to jeszcze inna mhm. pani. Tam też się ma bardziej wyraziste takie spojrzenie, mm -hmm. ale to zdjęcie słynne, bo szukano potem tej, tej dziewczyny i znaleziono, tej, znaleziono ją. tą tak. kobietę, tak. Ale na, u, niezwykłe to jest zdjęcie w sensie też i tak plastycznym, mm -hmm. zakomponowanie tej. Tej chusty, to wszystko i ta, to spojrzenie pełne jakiegoś przestrachu, takiego, takiego lęku wobec świata. I to jest to, co ty mówisz, że ta fotografia to jakby zabierała część duszy tej kobiety. Ona jest w tych oczach, ona się tam ujawnia. No, wspaniałe zdjęcie. I tu, no coś, co mnie po prostu ujęło tym, że tak bardzo skojarzyło mi się. I Za chwilę powiem z czym. To jest jedna, jedno z ujęć kobiety bodajże z tego konfliktu syryjskiego, która z, no, z chorym, z rannym dzieckiem jest na, no widzimy w jakim stanie i skojarzyło mi się z tym mm -hmm. bardzo, bardzo silnie. To jest ból wykuty w marmurze, to jest oczywiście Michał Anioł, tak, jego pieta, pierwsza pieta watykańska, ale ileż bardziej realny ból jest, jest w tym zdjęciu. Czyli fotografia może walczyć z dziełem marmuru, z dziełem wielkiego, wielkiego artysty. No oczywiście tu naginamy troszkę to, tą interpretację. Czy znaczy fotografia być może bardziej docierać, bo jest, jest tu i teraz, tak? Można mieć zdjęcie za chwilę. Tak, tak. Ale niewątpliwie I inspiracją ona jest pewnie było... Realna. Mhm. Taka mhm. zbliżona do tego, co widzimy na co dzień. Tak? Poza tym to, co bardzo słusznie powiedziałeś, że fotografia to wyrywa z tego czasu, który upływa cały czas te te fragmenty, te sekundy, mm -hmm. te ułamki sekund nie To są niedowiary, jakie to są części. Tak. No tam jedna set, naszego... nie wiem, ile jest najmniej, najmniej, na, na taki, taka ta migawka, na ile się otwiera. Nie wiem, jedna tysięczna. Jedna tysięczna sekundę. Powiedzmy w analogowym aparacie takim, który <laughs> operuje. jaki jest najmniejszy przedział mm -hmm. czasu? No jest jakiś tam chronon po prostu, czy stworzony mm -hmm. przez naukowców. To jest, to jest tyle, ile promień światła potrzebuje, żeby przebiec przez jedną Strunę taką, tą hipotetyczną. Nie będziemy się w fizykę wchodzić, bo. Ale to skojarzenie absolutnie mi się. No i nie byłoby inaczej, gdyby nie do ostatniego utworu, do tego właśnie, do tych ludzi no, o kłopotach umysłowych, nie dołączyć tego zniszczenia przez jednego z fanów Michała Anioła, postanowił poprawić jego, jego rzeźbę, tłukąc ją młotkiem. No to też jakiś, jakiś problem, brain damage po prostu, no, uszkodzenie mózgu. Też wymowne bardzo zdjęcie i też jakoś skojarzyło mi się z tym, z tym bólem, który wcześniej był zobrazowany przez, przez artystę fotografika. A kto to jest autorem? To, to jest jakieś anonimowe hmm. dla mnie, nie wiem, nie znalazłem autora. W każdym razie plastyka tego zdjęcia mnie ujęła i ta oko, które też jakieś tak, też Myś... będzie miało tu hmm. nawiązanie. A to zdjęcie pomału zbliżając się do końca, Magda, nie domyślisz się chyba. Nie, no, pewnie co jest to pewnie jest jakaś orbita. Nie? <laughs> no ta kropka. To znaczy, może zacznę najpierw od tych smug, które tu się mm -hmm. pojawiły. To jest zdjęcie zrobione przez sądę Cassini. No tak myślałam, że gdzieś w Która zna znalazła się za pierścieniami Saturna mm -hmm. i w taką szczelinę zajrzała, a przez tą szczelinę zobaczyła Ziemię. Ziemię. Ta kropeczka mała to jest Ziemia. To my jesteśmy, to wszyscy, jak i Mateusz nawet też, też kiwa głową, że też my wszyscy tam jesteśmy. Te, te konflikty, o których jest mowa na płycie, te wszystkie nagromadzenia tych różnych no, problemów, które tam się przewijają przez teksty, tam wszystko jest. I tam w tej małej kropeczce się pomieszcza, że tak już powiem, może. Piękne zdjęcie, na zakończenie, Raja Metzgera. I to ta nasza samotność, tak jak ta Ziemia trochę w tej przestrzeni, prawda. Ale popatrz, jakie to wyrafinowanie formy, że no to jest marynarz, prawda, z workiem gdzieś taki, młody człowiek idący na tle tej, na tle tej ciemności. tak ta, jak ta Ziemia pomiędzy tymi pierścieniami Saturna. Nasza samotna droga po prostu. I jeszcze ten worek, jeszcze to, niesiemy coś ze sobą, jakieś, jakieś próbę jakiegoś oswojenia, przeniesienia jakiegoś czegoś na własność, prawda. No, Ale też niedużo. Nie dużo bardzo <laughs> niedużo jesteśmy w stanie zabrać, niczego nie zabierzemy ze sobą <laughs> potem. Z niczym przychodzimy, z niczym odejdziemy. Ale wiesz co Magda, nie możemy tak skończyć naszych, naszego spotkania. Nauka ta, pamiętasz, mówiliśmy? Mówiłaś o szkole, że złe wspomnienia masz. Bardzo ze złe. Mhm. Nie pytam. Nie Te, nikt mi krzywdy nie zrobił. Mhm. To nie jest tak, że. Ale wiesz, tak z tobą rozmawiam, to, to ci szkoła nie zdołała zaszkodzić. Tak, Właśnie tak. sama ze sobą czasem rozmawiam i się zastanawiam, jak to się stało. <noise> jak to się stało? No popatrz, jakoś przeżyliśmy to. I Mateusz Ży, też przez szkołę ukończył, ale żadnej szkody nie dostał. Czyli my jesteśmy silniejsi od tego absurdu czasami. Oj, bardzo niepoprawne rzeczy mówię. E, dlaczego? Nie, szkoła jako taka jest wspaniała, bo ona przekazuje nam wiedzę. Ale czasami zdarzają się takie zjawiska, które nie powinny mieć miejsca. Nie powinny nas wkładać w jakieś szuflady. No, ale to zresztą jest wspaniała płyta The Wall, która o tym mówi, Pink Ale chyba nie będziemy jej omawiać, bo ona jest zbyt oczywista. Tak już. Nie wyeksploatowana, opisana, że chyba więcej nic dodać nie można. Magda, kończy się zaćmienie, pojawia się nadzieja. Bo płytę kończą takie, takie, takie stwierdzenie kończy, że na tym świecie wszystko jest poukładane, wszystko jest pod tym słońcem jakoś sensownie przemyślane, no ale że słońce bywa za, zaćmiewane przez Księżyc, że jest zasłonięte przez Księżyc. No ale zaćmienie się kiedyś kończy, prawda? Mm -hmm. Teraz jesteśmy trochę w takim zaćmieniu. Nie masz wrażenia, że świat gdzieś uległ tym. No może my z takiego naszego europejskiego tutaj świata bardziej z tej pozycji patrzymy, bo nieszczęsna Afryka, jakaś część Azji, to też wiecznie tam są, są te problemy, których my nie znamy. A nas troszkę ten koronawirus tutaj pognębił, i, i wydaje nam się, że, koń, że się świat się kończy. Ale jest nadzieja, i nauka daje też nadzieję, bo ona wyjaśnia, że to nie są żadne tam siły ciemności, ale zwykłe zjawisko astronomiczne. Także szkoła jest może czasem nie do końca no, spełnia swoją rolę. Ale nauka jest rzeczą wspaniałą, o czym mówiłem za pierwszym pierwszym naszym spotkaniem. I zaćmienie się kończy. Także Dark Side of the Moon. On, on ma tutaj ciemną stronę. Ale jednak popatrz, słońce pojawia się znowu. Chociaż taki gderliwy. O tu jeszcze na koniec taki, taki miły akcent. To też mecker i, i ten, ten ptak na, na rozległym chodniku. Coś, co powinno latać, idzie, idzie na piechotę, a coś, co powinno chodzić, próbuje się gdzieś tam realizować w tym niebie. No też. Plastycznie, ja ciągle od tej strony też patrzę, na... dorabiam. Magda, nie masz wrażenie, że dorabiam tutaj teksty do tych zdjęć, które, których nikt nie napisał, przecież autor nie powiedział, co miał na myśli. Ale to może na tym polega? Ja Siła. myślę, że na tym życie polega, że jak sobie patrzysz na świat, tak go widzisz. Więc jeśli ty tak czujesz, to nikt nie może ci powiedzieć, Jasne. że to jest nieprawda. Ja każdego, od każdego wymagam samodzielnego myślenia. Chociaż samodzielne myślenie jest strasznie. Ale też myślenie myśleniem, ale jakby to, co czujemy, też jest ważne. Gdzie... Ja bym tego nie rozróżniał tak bardzo, wiesz, bo no uczucie ja i, i myśli to. Najpierw jest myśl, potem Aha, może być rozumiem. uczucie. U ciebie uczucie jest bardziej takie bez, nie mające kształtu, nie mające jakichś mające tam kształtów. konkretnych tych. No, patrz, no, tak. no bardziej. Bardziej przemawiające. Do, patrz, jak już mówiło, bo no, płyta Do ma ciała, wymowę... że tak powiem. Płyta ma wymowę no. taką smutną niezwykle. I jest takie powiedzenie japoński pisarz Haruki Murakami. Mm -hmm, bardzo lubię. Gdzie jest mowa o smutku, właśnie. Mm -hmm. Że jest taki rodzaj, tak, poza tym jest taki rodzaj smutku, którego nie da się wyrazić łzami, nie da się go opowiedzieć słowami. I on nie mogąc przybrać żadnej formy, żadnego kształtu, osiada ciasno na dnie serca, jak śnieg padający podczas bezwiecznej nocy. To świetne moim zdaniem jest określenie. Tego się nie da przełożyć Bo na, słowa na też żadne słowa y mają swoje ograniczenia. Jasne. To y bardzo y są ograniczone. Y ja <grym> też powiedziałem może na, na jednym z poprzednich tutaj spotkań, że one bardzo przeszkadzają w myśleniu. Jeżeli ktoś dużo mówi, to bardzo to przeszkadza w myśleniu. No znowu no, troszkę tak mówimy o... Dlatego Ale muzyka cały jest czas piękna, jesteśmy... Ta... bo jakby ona nam daje pełne spektrum tego, tak? Nie musimy słuchać, co tam... Jesteś, to jest forma abstrakcyjna. Muzyka jest, jest sztuką abstrakcyjną. Każdy sobie buduje światy mhm. według tego. Kończymy rozmowę no, z bardzo, bardzo krótki, krótko, krótką na temat tej, tej płyty. Można by mówić jeszcze... Jeszcze bardzo, bardzo długo. Ale tak wiele tematów jest do, do poruszenia. I zobacz, takie jeszcze slajdy na koniec. Oko księżyca, które patrzy na nas. On już nie jest ciemny, nie zasłania słońca. Takie bardzo fajne zdjęcie. Bardzo Też bardzo. uważam, że ta, ten ko, te kolory i ludzie, którzy się zebrali tam, troszkę jak rzęsy, prawda? Mm -hmm. I ten księżyc, który odsłonił w końcu słońce. No i człowiek, który, który pokonuje bariery. To już takie ostatnie zdjęcia, które, on się troszeczkę ta czerni, biel, to jak z tymi fotografiami Metzgera, prawda, gdzieś tam się kojarzą. To Apollo, nie wiem, które, szesnaste bodajże, tak już z, tych, z tego krajobrazu widzę, bo oni lądowali w takim górzystym terenie. No i tu biegnący astronauta po, po księżycu. No wymowne bardzo zdjęcie, człowiek pokonuje kolejne bariery. A tu na koniec to mi się ta, to zdjęcie tak Alicja, spodobało. Nie dzisiaj rano to zdjęcie. To jest magnum tak fotografii. fotografii. To, to, kurczę, nie pamiętam kto to wykonał. To Kojarzysz. Zdjęcie. Tak, tak. To... tak, tak to, y... Ale zobacz, wpadający jak te pingwiny hmm, po, po polujące na, na ryby. My się pchamy wszędzie, chcemy być w każdym środowisku. Nie wiem, to chyba już koniec byłby naszego opowiadania. A nie, no jeszcze nie może być koniec. Jeszcze przedstawimy, przedstawimy. Bohaterów dramatu, bohaterów tego, tego pięknego dzieła. Popatrz, pozasłaniali sobie twarze, chcą być anonimowi. Ja myślę, że, że trochę tak jest, że my o nich tyle wiemy, ile, ile słuchamy wiemy z muzyki, o sobie. a tak naprawdę nie wiemy nic. To ja tak postaram się rozpoznać, który jest który. No, zgadujemy. Po lewej stronie to będzie Richard Wright, chyba po tej brodzie poznaje. Nick Mason. Roger Waters i ten, o którym tak nam ładnie się rozmawiało, czyli David Gilmore. No, opus magnum Dark Side of the Moon i czterech magików, którzy stworzyli te, to wspaniałe dzieło. I na koniec taki przyjemny obrazek z tą kultową okładką. Magda, wielkie, wielkie dzięki za dzięki wsparcie, za, za taką merytoryczne uwagi, które i za wyjaśnienie pewnych rzeczy, też takie przełożenie na zupełnie język, który, który to nazywa w sposób no, właściwy. Czasami gdzieś szukałem sobie jakichś swoich tutaj określeń i za dzielenie się doświadczeniem. No i za tą bardzo przyjemną obecność. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za tą piękną przygodę No Myślę, wewnętrzną. że ona się nie, nie kończy jeszcze. Że <grym> chyba e, chyba jeszcze, e, Jeśli tak. rozmawialiśmy o, o płycie, tak? To chyba już no, tak, tak. na ten temat tyle. Na ten temat na razie tyle, chociaż można by, jak powiedziałem, jeszcze, jeszcze wiele. Ale tyle czeka, mam nadzieję, tematów i ile nam to okoliczności poz... Jak mawiał Wojciech Mann w Trójce, jak wszystko pójdzie dobrze, to spotkamy się za tydzień. To Dziękuję zobaczenia. ci bardzo. Dziękuję, Dziękuję Mateusz, do zobaczenia, czy do zobaczenia, do usłyszenia. do usłyszenia Państwu. Dziękuję bardzo.